Witaj. Dzień dobry. Na dzisiejszym filmie nie będzie żadnych haczyków, trików, zaklęć, sposobów na życie. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o prawdziwej, czystej, wielkiej, bezinteresownej, naprawdę prawdziwej miłości. Chodzi mi tu o miłość człowieka do zwierzęcia i wzajemnie. Historia Pumy Nubii i jej opiekuna. Zacznę może od w skrócie przypomnienia tej historii, pewnie ją znasz, ale może są osoby, które o tym nie słyszały, o co tu chodzi. Człowiek, mężczyzna, komandos, weteran z Afganistanu, postanowił mieć pumę. Nie wiem, może na tym etapie był pewien błąd. W sumie ja też jestem przeciwnikiem trzymania w warunkach domowych takich dzikich, naprawdę dzikich zwierząt. Przeważnie im jest tam źle, ale tutaj już to się stało i wcale temu zwierzęciu nie było źle. Mieszkali razem przez kilka lat, wszystko było dobrze, nawet były reportaże w telewizji. Puma zaprzyjaźniła się z nim, on zaprzyjaźnił się z pumą. Byli razem, byli szczęśliwi. To jest takie szczęście, które może zrozumieć tylko opiekun, towarzysz zwierzęcia, psa, kota, innego zwierzęcia. Takie szczęście z przebywania z tą drugą istotą żywą, które jest szczęściem obopólnym. To się naprawdę czuje. Po prostu nieustanna radość z obecności tej drugiej istoty. Więc przez parę lat było wszystko w porządku, nic nikomu nie przeszkadzało. Po kilku latach nagle decyzja jakiegoś urzędnika, sędziego, że ta puma powinna być mu zabrana do ogrodu zoologicznego. Przyjechali pracownicy ogrodu zoologicznego, żeby ją zabrać. Co zrobił? Wziął pumę, że tak powiem, pod pachę i uciekł. Szukała go policja, szukały go jednostki antyterrorystyczne, helikoptery, drony. Nie znaleźli. Sam objawił się w innym mieście, w Chorzowie, gdzie pumę oddał jakby do depozytu, do miejscowego zoo. Sam zgłosił się na policję. Cóż, decyzja znowu słuszna, znowu decyzja podjęta z miłości. Mógłby się z nią ukrywać dłużej, ale skończyłoby się to w końcu namierzeniem. Prawdopodobnie bez walki by się nie poddali, puma by zginęła. Bardzo, bardzo dobrze się stało, że w tym zoo znaleźli się fantastyczni i właściwi ludzie. Tutaj z mojej strony także wielkie podziękowanie dla pani dyrektor zoo Chorzowskiego, która tą pumę przyjęła, zgodziła się, żeby jej opiekun został wolontariuszem w tym zoo. To umożliwia kontakt ze zwierzęciem. Pochyliła się nad tą wielką miłością. W tej chwili sprawa znowu jest w sądzie, który ma zadecydować, co się stanie. Czy dobrze, że uciekł? Nie wiem, jakie byłoby Twoje stanowisko, gdyby do mnie ktoś przyszedł i chciał zabrać mi dziecko do domu dziecka. Na szczęście moje dziecko jest już dorosłe, natomiast gdyby to było małe dziecko, pewnie też bym uciekł. Pewnie też nie dopuściłbym do czegoś takiego. Całkowicie rozumiem tego człowieka i po co w ogóle ja Ci to dzisiaj opowiadam? O czym chcę tu powiedzieć? Chcę Cię prosić o pomoc dla tego zwierzęcia i tego człowieka. Chcę Cię prosić o pomoc dla tej fantastycznej miłości, która ich łączy. Małe prawdopodobieństwo, że możesz coś tu zrobić fizycznie, no chyba, że jesteś prawnikiem o takim nazwisku, że cały wymiar sprawiedliwości drży. Może wtedy podejmij się tej sprawy. Ale najprawdopodobniej fizycznie nic nie możesz zrobić. Ale możesz psychicznie, energetycznie, na miarę swoich możliwości, na miarę tego, w co wierzysz, jak widzisz świat, módl się za nich, może przekazuj im energię swoją, może oczyszczaj sytuację wokół tej sprawy.
Mówisz, to może nic nie da? Zobacz, jest prawie 3000 subskrybentów na moim kanale. Jeżeli każdy jeszcze zainteresuje tą sprawą jedną, dwie osoby, to jest parę tysięcy ludzi, które będą nad tym pracować. Razem możemy bardzo dużo, możemy tą sytuację uzdrowić, wyczyścić, sprawić, żeby oni znowu byli razem. Te informacje może nie dużo mówią, ale uwierz mojemu przeczuciu. Ja czuję. Czuję tą wielką, wszechogarniającą i całkowicie czystą miłość pomiędzy tym człowiekiem a zwierzęciem. Ta miłość jest aż tak silna, że dla mnie staje się w pewnym sensie oczywiście odrębną istotą. Ja psychologicznie będę o tą miłość walczył. Ciebie też proszę. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Tak jak człowiek, lew, pokonał bez problemu demona, tak niech ta puma, puma człowiek, człowiek puma, ich miłość bez problemu pokona wszelkie przeciwności. Jeszcze kilka słów do opiekuna pumy. Proszę pana, nie znam pana, nie wiem kim pan jest, ale dla mnie jest pan wielkim bohaterem. To, że pan, komandos zaprawiony w walkach, nie walczy fizycznie, a wręcz przeprasza swoich wrogów. Wiem, jak wielkim poświęceniem to jest z pana strony, poświęceniem w imię miłości. To, że pan robi wszystko, żeby być z tym stworzeniem, jest dla mnie wielkie. Full respect, potrójne oj i skrzydła chwały dla pana. Tyle na dzisiaj. Zapraszam cię oczywiście do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.